Hej, jestem Kirsty Meekins z Neo Nails. W tym filmiku pokażę Wam, jak wykonać poziome ombre, używając lakieru hybrydowego. A więc do tego wzoru przygotowałam wcześniej przedłużenie na paznokciu. Mamy ładny kształt migdału. Wykonamy na nim poziome ombre. Użyjemy koloru Caribbean Dream. A następnie użyjemy Pink Cadillac. Pink Cadillac na górze, a na dole użyjemy naszego pięknego Caribbean Dream. Użyjemy do tego szerokiego pędzelka i zaczynamy zamiatać po powierzchni, żeby ładnie połączyć kolory. Wykonamy kilka warstw koloru, żeby wzmocnić. Teraz pod lampę. I znowu to samo. Tym razem upewniam się, że kolory na siebie delikatnie nachodzą. Następnie znowu delikatnie je łączę i pod lampę. Następnie nanoszę kolor na obszar połączenia. I poruszam się do przodu i do tyłu, żeby jeszcze bardziej wycieniować kolory. Oczyszczam skórę z żelu. I pod lampę. Następnie użyję drobnego brokatu Snow Fairy. Naniosę go na powierzchnię. Dzięki temu przylgnie on do lepkiej powierzchni lakieru. Kiedy uznasz, że wystarczy, zamiatam pędzelkiem z góry do dołu, żeby odstające cząsteczki bardziej przylgnęły. Następnie wycieram wszelki nadmiar pędzelkiem i znowu to samo. Zamiatam wszelki nadmiar pyłu. Zabezpieczamy top and base. Mamy przepiękne turkusowo-różowe ombre z dodatkiem połysku. Mamy trochę pizzazz, utwardzamy teraz pod lampą. Przecieramy z lepkiej powierzchni trochę olejku do skórek. I proszę bardzo, mamy brokatowo poziome ombre zakończone. Patrzcie, jak się błyszczy.